Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 49. spotkaniu. Czas z Marią Bucardi, czyli ze mną w środę. Dzień Merkurego. Oczywiście inspiracja, motywacja i komunikacja. I taką pierwszą inspiracją jest to niezwykłe słońce. Spotykamy się dzisiaj w magicznej oazie i ten kąt padania światła jest zupełnie inny niż na naszym poprzednim spotkaniu na północy. Jeszcze czasami trudno mi się przyzwyczaić do tego blasku, ale niech ta energia płynie do Ciebie. Dokładnie dzisiaj. Bo dzisiaj nasze 49. spotkanie, które zamyka serię 40. W przyszłym tygodniu zaczynamy nową serię, nowy etap 50. spotkań, czyli zupełnie inne energie. I niech to będzie również taką inspiracją, aby wrócić do wszystkich 40. spotkań, czy 41, 42, 43 środy i wszystkich 40. ceremonii, również 41 do 49, czyli do jutrzejszego spotkania, aby zebrać to w całość. Bo są to takie etapy naszej wędrówki i każdy etap ma specyficzną energię. I dzisiaj i jutro kończymy ten jeden i w przyszłym tygodniu zaczynamy kolejny. Dlatego podsumuj tą wiedzę, te przesłania, te przekazy, aby otrzymać taką jasność. Jasność wewnątrz Ciebie, zrozumienie i tą energię wyższą. Jesteśmy dzisiaj po 70. rytuale dla Matki Ziemi, śnieżnej pełni Księżyca. I oczywiście w tym momencie Księżyc jest malejący. Czyli pracujemy nad tym wszystkim, by coś zmniejszyć, coś usunąć, coś, co powinno odejść, od czego pragniesz się uwolnić. I tak ten księżyc malejący teraz w lutym jest idealnym czasem na wszelkiego rodzaju oczyszczanie. Bo luty jest miesiącem oczyszczania, czyli usuwania tego wszystkiego, co już jest stare, przeterminowane, co w jakikolwiek sposób Cię blokuje, hamuje, co jest takie ciężkie. Dlatego to oczyszczanie warto przeprowadzić w każdej dziedzinie. Czy to w Twoim domu, w Twoim otoczeniu. Oczyszczenie ciała, takie odnowienie, regenerację, oczyszczenie energii wokół Ciebie, energii Twojej aury. I tak by z tą nową, czyściutką wibracją rozpocząć ten nowy czas. 49. spotkanie to oczywiście czwórka i dziewiątka. Dziewiątka naciska na czwórkę, czyli jest ważniejsza. I tak, czwórkę już znasz, to wszelkiego rodzaju granice, cztery kąty, cztery strony świata, struktury, wzory, przekonania, w tym pozytywnym i negatywnym znaczeniu. Czyli pozytywnym to wszelkiego rodzaju struktury, porządek, które mają Ci pomóc w Twoim życiu, by coś osiągnąć, coś zrealizować. A w negatywnym znaczeniu to wszelkiego rodzaju bariery, granice, ograniczenia, jakieś ciężkie energie, które hamują i blokują. Natomiast dziewiątka jest bardzo wyjątkowa, bo dziewiątka to 7 razy 7 daje 49, 49 spotkanie. I siódemka, jak wiesz, jest bardzo tajemnicza, bardzo taka mistyczna, magiczna. I dokładnie dzisiaj tak nasze spotkanie i jutro nasza 49 ceremonia będzie właśnie taka wyjątkowa, magiczna i tajemnicza. Ale o tym za chwilę. I dziewiątka to również 3 razy 3, a trójka to już wiesz. To jest szybkość, dynamika, energia i aktywność. I gdy tak połączysz to wszystko w jedno, to otrzymujesz bardzo wyjątkową energię. Energię uzdrowienia, optymizmu, radości życia. O tej radości życia będziemy rozmawiać. Taki ochoty do życia, do działania, do samorealizacji, ale również jest to bardzo ważna energia, by coś zrozumieć, taki dostęp do wiedzy wyższej.
jak gdyby takiego zrozumienia pewnych sytuacji, pewnych energii i wykorzystania tego zrozumienia, by pięknie coś ukształtować, optymistycznie, z radością i spełnieniem. I tematem naszej jutrzejszej 49. ceremonii jest coś bardzo wyjątkowego. Jutro poprowadzi nas bardzo wyjątkowe zwierzę mocy, kobra, kobra królewska. Z czym ci się kojarzy to zwierzę mocy? W starożytnym Egipcie faraonowie nosili takie ozdoby na głowie, gdzie dokładnie w miejscu trzeciego oka był wizerunek kobry. Trzecie oko. Jasnowidzenie, zdolności wyższe, zdolności nadprzyrodzone. To jest pierwsze znaczenie. Ale kobra jest również takim zwierzęciem mocy, że gdy spotykamy to zwierzątko w normalnym życiu, to ono od razu wywołuje respekt. Dlatego kobra często nie musi walczyć, bo wszyscy przeciwnicy, wszelkie istoty, które byłyby dla niej niebezpieczne, gdy ona się podnosi, wyprostuje w całej swojej okazałości, to już większość napastników ucieka. I to jest również bardzo tajemnicze przesłanie, bo często jest tak, że wokół nas jest dużo negatywnych energii, złych ludzi opętanych przez siłę mroku, wszelkiego rodzaju energie takie destrukcyjne.
Najczęściej te osoby, które uczą innych, jak osiągnąć sukces, same mają problem, by przeżyć od pierwszego do pierwszego. Same mają problem z tym, by czuć zadowolenie, szczęście i spełnienie. I to jest tak, że szept w dziurawych butach chodzi. Te osoby uczą innych, czego same nie są w stanie zrealizować. Dlatego, gdy takie osoby mówią ci, że warto iść po śladach innej osoby, to powinna się w tym momencie zapalić czerwona lampka. Wyobraź sobie, że idziesz po śladach innej osoby, która osiągnęła sukces w jakiej dziedzinie. To oczywiście, zawsze jesteś za tą osobą, czy idziesz po jej śladach, prawda? Czyli ta osoba jest zawsze przed tobą. Jesteś w jej cieniu. Jednocześnie możesz mieć pewność, że wielu, wielu ludzi na świecie wierzy w takie rzeczy i wiele osób podąża tą samą drogą. Dokładnie razem z tobą. Więc automatycznie masz konkurencję. Musisz rozpychać się w tym wyścigu szczurów, a raczej w wyścigu baranów, owiec, bo jedna owca za drugą. I teraz na takiej autostradzie łatwo o wypadek, na takiej autostradzie jest ciężko i trudno, bo masz dużą konkurencję i na takiej autostradzie stale jesteś w stresie, bo stale jesteś za kimś, a wokół ciebie mnóstwo innych osób, które chcą osiągnąć to samo. Czyli podążanie śladami innej osoby niezgodne z drogą twojego serca oznacza stres, niespełnienie, brak radości, brak ochoty do życia, stałe przymuszanie się do czegoś, czyli negatywną wibrację. A jak można z negatywną wibracją osiągnąć radość, szczęście i spełnienie? Nie da się tego osiągnąć. Szczęście, spełnienie, optymizm i zadowolenie możesz osiągnąć tylko wtedy, gdy idziesz twoją drogą serca. A to jest ścieżka, gdzie ty jesteś tą pierwszą osobą. Czyli to ty wyznaczasz szlak. Za tobą mogą iść inni, którzy idą po twoich śladach, ale oni są daleko za tobą. To ty wyznaczasz kierunek i to ty idziesz twoją własną drogą. Nie masz więc konkurencji. Jednocześnie ta droga jest piękna, wyjątkowa, bo to ty ją wyznaczasz, więc to ty idziesz raz w prawo, raz w lewo, gdzie ci się podoba. A na takiej autostradzie kierunek jest wyznaczony. Czy to jest ładny krajobraz, czy nieładny krajobraz, to musisz tym podążać. Musisz. Na twojej własnej drodze idziesz tak, jak tego pragniesz. Przez piękne krajobrazy i w każdym momencie odczuwasz tą radość życia, ochotę, szczęście i spełnienie, bo to jest twoja droga. I to ty masz czas na to, aby się zatrzymać, aby się rozkoszować tym momentem, a w kolejnym czasie masz ochotę, by iść szybciej, w innym czasie masz ochotę, by odpocząć. To jest twój własny rytm, nie musisz się spieszyć. Bo